Dzielnica szanowna pani Stawiska. Mieszkam 3 piętra pod panią, w mieszkaniu, o które pani i pani mąż ubiegali się bezskutecznie swego czasu. Ponieważ jako architekt zaangażowana byłam w planowanie tego kolosa, miałam pierwszeństwo przy wyborze mieszkania. Nie piszę jednak po to, żeby zaproponować pani moje mieszkanie, żeby pani coś dać, lecz po to, żeby pani coś zabrać. Pani coś zabrać. Nazywam się Kama Stern. I mieszkam w tym samym budynku, co pani. Nie, dobrze było. Mam 36. Tak? Do niedawna nie wiedziałam, kim pani jest. Jak pani wygląda? W domu liczącym ponad 600 mieszkań trzeba mieć naprawdę szczęście, żeby kogoś poznać. Ale niedługo potem, jak pani w spektakularny zresztą sposób wygrała ostatni proces, miałam szansę podziwiać panią w TV. Telewizji. Komplement. Jest pani nie tylko nieprzeciętnie mądrą, ale też pomimo swoich 50 lat niesłychanie atrakcyjną kobietą. To mi ułatwia sprawę. Naturalnie mogłam do pani zadzwonić i poprosić o spotkanie w 4 oczy. Przecież od dawna mam pani numer. Uprzejmość wymaga trzymania się pewnych zasad w przypadkach takich jak nasz. Podczas zabijania powinno się patrzeć ofierze prosto w oczy. Powinno się jej podać chusteczkę w razie ewentualnych łez. Powinno się być przygotowanym na potencjalny wybuch złości. Tylko kto dobrowolnie zdecydowałby się na taką konfrontację? Stwierdziłam, że faks będzie lepszym wyjściem. To prawniczka, pomyślałam sobie. Po sposobie jej bycia, sposobie jej mówienia widać, że lubi precyzję. Nawet w sytuacji takiej jak nasza zechce poznać wszystkie fakty ze szczegółami. Chociaż z matematycznego punktu widzenia są tylko 2 fakty godne wymienienia. Po pierwsze, kocham pani męża. Po drugie, pani mąż kocha mnie. Naturalnie to on powinien panią o tym poinformować. Mówił nawet, że chciał to już kilka razy zrobić, ale podczas weekendu najpierw była pani zajęta aktami, potem zjawili się jacyś goście, a potem po prostu nie miał serca. Mężczyźni. Jesteś? W końcu postanowiłam to zrobić za niego. Gdzie jest drugi kapeć? Droga Heleno, chyba pozwoli pani, że się tak do pani zwrócę. Zdaję sobie sprawę, że wyrządzam pani ból, ale muszę panią poprosić, żeby oddała pani wolność swojemu mężowi. Zresztą, co to znaczy swojemu mężowi? Przecież Leszek nie jest pani własnością. To jego sprawa, z kim dzieli swoje życie, z kim i jak długo. I na moje szczęście, a pani nieszczęście, obecnie chce je dzielić ze mną. To brzmi brutalnie, ale niestety to prawda. Heleno, my się kochamy. Od 3 miesięcy.
od momentu, kiedy na 5 minut utknęliśmy razem w windzie. Te 5 minut wystarczyło, żebyśmy się beznadziejnie i do końca życia w sobie zakochali. Ciągle jeszcze nie wiem, co ja w nim widzę. Szerokie ramiona, tak. Do nich zawsze miałam słabość. Ale oprócz tego, jeszcze 3 miesiące temu byłam zdania, że facet w tym wieku dobry jest dla innych, ale nie dla mnie. Może jego poczucie humoru mnie ujęło? Iluż mężczyzn potrafi rozśmieszyć kobietę? Wie pani, co powiedział, kiedy utknęliśmy wtedy w windzie? Rany boskie, niech pani nie naciska guzika alarmowego. Wie pani, jaką łapówkę musiałem dać za tę randkę? Ta randka kosztowała mnie majątek. I dlatego, droga Heleno, proszę panią z całego serca o wybaczenie bólu, który musiałam pani sprawić. Załatwmy tę sprawę szybko i dyskretnie. Proszę mu zwrócić wolność. Z poważaniem, Kama Stern. Witaj, tu Kama. Nie ma mnie w domu, albo się kąpię. Proszę, zostaw krótką wiadomość. Szanowna Kamo Stern, otrzymałam pani faks i ponieważ wczorajszy wieczór spędziłam w domu z mężem, poprosiłam go od razu o wyjaśnienie wszystkiego. Mój mąż nie zaprzecza, że panią poznał. Przypomniał mi nawet, że od razu mi o tym waszym przymusowym pobycie w windzie opowiedział. Zapomniała pani napisać w pani faksie, że nie byliście w tej windzie sami. O ile mój mąż sobie dobrze przypomina, było z wami podczas tej awarii co najmniej 50 innych osób. Ponieważ po tym zdarzeniu ciągle natykał się na panią w lobby, cóż za zbieg okoliczności, prawda? Dał się pani w końcu zaprosić na drinka do pani rzeczywiście spektakularnego mieszkania. Ale oprócz sympatii nic do pani nie czuje. A z pewnością zna pani różnicę między sympatią a miłością. Jeżeli kogoś naprawdę kochamy, to wolimy, żeby umarł, niż żeby poszedł z kimś innym do łóżka. A więc, droga Kamo, ja kocham mojego męża. Dlatego wolałabym, żeby umarł, niż żeby leżał z panią na pani designerskiej kanapie. Nie jest pani pierwszą kobietą, która czuje do niego słabość, ale nie ma pani żadnych szans. Bo pomimo faktu, że i ja, i on pracujemy w tym samym zawodzie i do tego w tej samej kancelarii, nasze małżeństwo należy do bardzo udanych. I dlatego chciałabym pani po przyjacielsku zaproponować, żeby poszukała pani sobie innej ofiary. W pani wieku nie jest to takie proste. Wiem, niezwiązanych mężczyzn po 40 już prawie nie ma, a jeżeli się jakiegoś spotka, to okazuje się on być albo gejem, albo niewartym zachodu neurotykiem. Jeżeli pani, droga Kamo, w pani podeszłym wieku chciałaby jeszcze znaleźć męża, to ma pani w zasadzie tylko 2 możliwości. Może się pani zgłosić do którejś z praktyk adwokackich specjalizujących się w rozwodach. Druga możliwość to może pani się zatrudnić w zakładzie pogrzebowym. Tam może się pani zakręcić koło jakiegoś świeżo upieczonego wdowca. Ale od mojego męża niech się pani trzyma z daleka. Helena Stawiska. Droga Heleno, pani odpowiedź jest godna pożałowania i zmusza mnie do powiększenia pani bólu. Mam propozycję. Pisałam już pani, że moje biuro miało znaczny udział w projektowaniu tego budynku. Jeżeli chodzi o moje mieszkanie, to oprócz pięknych widoków roztaczających się z okien, z łóżka widzę też usytuowaną naprzeciwko ślepą ścianę. Ma to tę zaletę, że nikt mi nie może zajrzeć do sypialni, że zasłony, a nienawidzę zasłon, są niepotrzebne. Niestety, ściana ta ma też pewien słaby punkt. Znają go na szczęście tylko wtajemniczeni. Za tą ścianą przebiegają przewody rozprowadzające gaz, elektryczność, ciepłą i zimną wodę, ogrzewanie, jednym słowem całą energię, która jest do rozprowadzenia. Na każdym piętrze znajdują się małe, 2 na 2 metry, pomieszczenia rozdzielcze. Drzwi do nich to te metalowe, pomalowane na szaro. Takie same w każdej części budynku. Na pewno je pani zauważyła.
Ze względu na niebezpieczeństwo eksplozji, przepisy nakazują, że w miejscach, przez które przebiegają przewody gazowe, musi się znajdować określona ilość otworów prowadzących na zewnątrz. Z tego właśnie powodu na tylnej ścianie pomieszczenia umieszczono dwie żaluzje wentylacyjne, 20 na 50. Przez nie można zajrzeć do mojej sypialni. To właściwie żaden problem, bo drzwi do tego pomieszczenia są, zgodnie z nakazującymi przepisami, zamknięte na klucz. Oczywiście jako architekt tego domu posiadam ten klucz i dzisiaj jeszcze zdeponuję go w pani skrzynce na listy. Jutro, około 6 wieczorem, może pani wjechać jedną z wind na moje piętro lub użyć schodów awaryjnych. Jeżeli nic nieprzewidzianego się nie wydarzy, misio będzie wtedy u mnie. To nasza pora od kilku miesięcy. Kochamy się mniej więcej do 8, no a potem misio wjeżdża do pani. Może to pani zweryfikować przy pomocy jego terminarza, do którego z pewnością ma pani dostęp. Zapisów dokonywał zapewne używając nazwy mojej firmy. Integral. Ostatnio zaczął jej używać w stosunku do mnie. Odwróć się, Integral. Chcę zrobić orzeczenie twojego tyłeczka. Integral. Gratuluję, Integral. Itp. Jestem okrutna. Wiem. Okrutna i wulgarna. Ale nie widzę innej możliwości uświadomienia pani. Niech mi pani uwierzy, Heleno. Gdybym potrafiła sobie wyobrazić życie bez pani męża, zachowywałabym się inaczej. Ale nie potrafię. Na szczęście dla nas wszystkich nie macie dzieci, a wasza namiętność po 18 latach małżeństwa, jak mówi misio, też już ostygła. Z poważaniem, Kama Stern. Zastanawiam się, jak mam się do pani zwracać. Szanowna następczyni, droga rywalko, okrutna siostro. No cóż, przekonała mnie pani. W zeszły piątek, w ostatni poniedziałek i we wczorajszą środę mój mąż był u pani. Pozwoliłam sobie także sprawdzić wcześniejsze terminy. W ciągu ubiegłych 3 miesięcy odbyło się dokładnie 41 spotkań z firmą Integral, podczas których mój mąż po prostu leżał z panią w łóżku. Jako prawniczka muszę się poddać przytłaczającej ilości dowodów. Wie pani, że jestem prawnikiem. Ze zrozumiałych chyba powodów każę za chwilę naszemu portierowi zanieść 2 walizki z jego rzeczami do pani mieszkania. Proszę powiedzieć mojemu mężowi, żeby do domu nie wracał. Będziecie mogli od dziś spokojnie gimnastykować się na tym king size legowisku, nie zapisując tego wcześniej w notesach. A teraz parę prozaicznych drobiazgów. Proszę poinformować mojego męża, że oczywiście zgadzam się na rozwód i to bezwarunkowy. Jak sama pani powiedziała, na szczęście nie mamy dzieci. Poza tym radzę pani, to banalne, wiem, mieć zawsze pod ręką opakowanie Larenu. To środek na zgagę. Po obfitych posiłkach Leszek nie może się bez tego obyć, a nigdy jeszcze się nie zdarzyło, żeby sam pomyślał o jego kupnie. Niech pani też nie używa przy gotowaniu za dużo soli, bo z powodu wieku, trybu życia, a także niezachowywania diety ma tendencję do nadciśnienia. Powinien poza tym absolutnie ograniczyć jedzenie mięsa. Walczyłam z tym bezsilnie. Może pani się uda. Przed rokiem miał już pierwszy, co prawda łagodny, jednak zawał. Najbardziej pomógłby mu sport. Mamy fitness klub w budynku. Może pani uda się go namówić, żeby tam ćwiczył. Mnie się nie udało. Chociaż gimnastyka w łóżku też wiele daje, szczególnie chorym na serce. A poza tym proszę się nie martwić, mój mąż jest zdrów jak ryba. Dzięki pani wzrósł mu także poziom testosteronu. Wprawdzie ciągle jeszcze sypialiśmy ze sobą dość często, no ale co nowość, to nowość, nieprawda? Szkoda, że pani tak dużo pije. Ostatnio udało mi się wyeliminować z jego diety alkohol prawie całkowicie. Jest to zresztą jeden z największych moich sukcesów. No trudno. Z pracy w kancelarii zrezygnuję, nie mogłabym teraz znieść naszych codziennych spotkań i naturalnie, tak szybko jak to możliwe, postaram się znaleźć coś do mieszkania w innej dzielnicy. Jest pani zdania, że po 18 latach małżeństwa namiętność stygnie? No cóż, tego mężczyznę, który teraz należy do pani, kocham ciągle tak samo, jak kochałam na początku. Co
Portiera poinformuje, że poczta Leszka ma być wrzucana do pani skrzynki. I na koniec chciałabym pani pogratulować. Wygrała pani. Trofeum należy teraz do pani. Z najlepszymi życzeniami na przyszłość. Helena Stawiska. Pani faks, droga Heleno, wzruszył mnie do łez. Pani wielkoduszność, pani pragmatyzm, pani subtelne poczucie humoru przy tym nieszczęściu i chaosie, w który zamieniłam pani życie, jest nadzwyczajny. Gdyby pani wiedziała, jakich słów misio ostatnio używa, kiedy o pani mówi, nie dalej jak wczoraj wieczór zachwycał się pani pięknem, tym wewnętrznym oczywiście. Niech się pani stąd nie wyprowadza. Czas leczy rany, wiem to z własnego doświadczenia. Gdyby miała pani jakiś problem, z którym nie mogłaby pani sobie poradzić, albo chciałaby pani po prostu trochę poplotkować, porozmawiać z przyjaciółmi, mówię to też w imieniu misia. Nasze drzwi stoją przed panią otworem. Z przyjaźnią, Kama Stern. Podziwiam mnie pani. Dziękuję. Ja podziwiałam panią w czasie wolczy... Całe 2 godziny w czasie woltyżerki na moim mężu. Moje gratulacje. Ja też mam do tego talent, ale w tej pozycji nigdy mi to nie wychodziło. A może pani udaje ten wzlot? Niech sobie pani wsadzi ten swój podziw w pani jędrną, tylną część ciała. Nie potrzebuje pani uwielbienia, potrzebuje męża. Bez poważania. Helena Stawiska. Heleno! Heleno! Niech mi pani natychmiast odda ten klucz! To obrzydliwe! Poza tym to samodestrukcja! Nie czuje pani tego? Heleno! Rano stała pani nago w oknie sypialni, patrzyła pani na ścianę, dokładnie w moim kierunku. Pani biust, coś mi się wydaje, że jestem lepiej wyposażona, w każdym razie stabilniej, pomimo moich lat. I dlatego ciągle zadaję sobie pytanie, dlaczego właśnie pani? Z jakiego powodu? Dlaczego pani, a nie ja? Bo jestem młodsza. To proste. Niechże się pani w końcu przestanie zadręczać. Misio nie opuścił pani. On podążył za głosem swojego
instynktu biologicznego. Wszyscy mężczyźni tacy są. Oczywiście, jeżeli mają wybór, a taki jak Misio ma. I to nie pomimo jego 55 lat, tylko właśnie z ich powodu. Niestety społeczeństwo jest okrutne w stosunku do nas kobiet, ale gdyby statystyka była na naszą korzyść, to czy nie postępowałybyśmy tak samo okrutnie? Nie wymieniałybyśmy naszych posiwiałych mężów na młodszych i to im wcześniej, tym lepiej? Niech mi pani pozwoli sobie opowiedzieć, jaką cenę płacę za moją miłość do pani męża. Nawet gdybyśmy oboje byli w tym samym wieku, według statystyk przeżyłabym go o 7 lat. Ale ja jestem o całe 18 lat młodsza. A to znaczy, że ostatnie 25 lat mojego życia spędzę jako samotna, stara wdowa. Tak więc, droga Heleno, co ma przed sobą kobieta w moim wieku, zakochując się w 55-latku takim jak Misio? Niech mi pani powie, czy nie mądrzej byłoby, zamiast się wiązać, od razu pójść do klasztoru? Dlatego proszę panią, niech pani nie będzie zazdrosna o tę odrobinę radości, którą przeżywam teraz z pani mężem. Pani spędziła z nim najlepsze lata jego życia. Kama Stern. Szanowna Kamo Stern, muszę przyznać pani rację. Cena, którą pani płaci za namiętność do mojego męża, jest co najmniej wygórowana. Ale w takim razie, dlaczego ją pani płaci? Dlaczego pani nie czekała na młodszego? Przecież jest pani ładna. Czy mój mąż rzeczywiście był pani ostatnią szansą? Wpadła pani w panikę? Była pani w sytuacji podbramkowej? Pani mówi społeczeństwo. Społeczeństwo jest okrutne w stosunku do nas kobiet. Społeczeństwo? A kto opowiada tym wszystkim starszym panom, jak pociągające są ich siwe skronie? Kto im mówi, że ich brzuchy są erotyczne i że potencja nie ma znaczenia, bo kobietom chodzi przede wszystkim o czułości? Społeczeństwo to mówi? Nie, to my kobiety, to pani, to ja, to my im to wszystko wmawiamy, bo jesteśmy głupie. Czy słyszała pani kiedykolwiek, żeby jakiś młody mężczyzna zachwycał się siwymi warkoczykami albo brzuchem swojej podstarzałej ukochanej? Żeby mówił jej, że seks nie jest ważny, bo jemu, młodemu, przede wszystkim chodzi o głaskanie? Jak pani śmie obwiniać społeczeństwo, nazywając przy tym równocześnie 55-letniego prawnika, mojego męża, ponętnym, a jego żonę, mnie, równą mu wiekiem, co mówię, młodszą, jakbym była odpadem najgorszego gatunku, bo tak mnie pani traktuje. Klucz zatrzymam tak długo, jak to uznam za stosowne. Helena Stawiska. Mieszkanie Heleny i Leszka Stawińskich. Proszę zostawić wiadomość po usłyszeniu drugiego sygnału. Proszę natychmiast oddać klucz. To ultimatum. Jeżeli mi go pani nie odda, to będę go musiała zameldować jako zgubiony, a ponieważ otwiera on pomieszczenia rozdzielcze na wszystkich piętrach, zamki na wszystkich 30 piętrach wschodniego skrzydła musiałyby zostać wymienione. Pani wie, ile to kosztuje? Kama. Proszę natychmiast zdjąć te zasłony. Pani Kamo, nigdy w życiu nikogo jeszcze nie szantażowałam. Jeżeli zasłony pozostaną na swoim miejscu, to postaram się o to, żeby Leszek otrzymał kopię naszych faksów. A zdaje sobie pani sprawę z tego, że mogłoby to oznaczać koniec waszego związku.
Nie radziłabym też pani, żebyście kochali się w tylnych pomieszczeniach, w których nie mogłabym was obserwować. W takim wypadku zastosuję tę samą karę. W przypadku klucza do rozdzielni też. Potrzebuję go jeszcze, więc nie będzie pani meldować żadnej zguby. Helena Stawiska. Kochana Heleno, co się z panią stało? To chore. Ma pani skłonności do perwersji? Nie, droga Kamu, nie mam skłonności do perwersji. Po prostu jestem chora. Chora na zazdrość. I dlatego nie może mnie pani pozbawić waszego widoku, bo same cienie i kontury zmuszają mnie do wyobrażania sobie, co się u was dzieje, a moja fantazja jest po prostu okrutna. Perfekcjonizuje wszystko. Jestem chora, jestem bliska obłędu, muszę się leczyć, ratować. Akt miłosny oglądany na żywo ma swoje dobre strony w mojej sytuacji. Nie zawsze jest piękny i erotyczny jak w kinie. A wam zdarzają się momenty, w których jesteście po prostu żałośni. Jesteście śmieszni. I te momenty są mi potrzebne. To moja jedyna pociecha. Czasem koło pierwszej, drugiej wracam do mojego mieszkania, kładę się do pustego łóżka. Potrzebuję wtedy tabletek nasennych. Nie mogę zasnąć. Potrzebuję tych tabletek coraz więcej i coraz mocniejszych. A niedawno jeszcze w ogóle nie wiedziałam, co oznacza słowo bezsenność. Rano muszę brać środki pobudzające, coraz mocniejsze, w coraz wyższych dawkach. Nie jestem w stanie pokonać nawet części czekających mnie zadań. Powinnam się stąd wyprowadzić, wiem. Wiem, wyjechać, wybrać się w długą podróż. Niestety, nie jestem w stanie tego zrobić. Kocham mojego męża. Wciąż go kocham. A jeżeli nie oglądałabym go przez te szczeliny w ścianie, w pani objęciach, to w ogóle bym go nie widywała. Czy pani mnie rozumie? Czy pani jest w stanie zrozumieć moją sytuację? Dziękuję, Helena. Niech się pani natychmiast zgłosi do jakiegoś psychoterapeuty. To jest oryginalny pomysł. Zazdrość jest chorobą. Ma pani rację. I nie tylko kobiety na nią cierpią. Według statystyk mężczyźni mają z nią jeszcze więcej problemów niż my. Ale to choroba uleczalna. Współczuję pani. Niech pani pójdzie do lekarza. Źródłem zazdrości jest brak wiary w siebie. Pani odczytywała przez 18 lat swoją wartość z oczu Leszka. Jego miłość do pani była dla pani gwarancją, że jest pani warta kochania. A teraz, kiedy go nie ma, ma pani wrażenie, że nie jest pani tego warta. To straszne. Dobry terapeuta może panią tego wrażenia pozbawić. Może panią nauczyć bycia niezależną od miłości innych. Może panią nauczyć kochania samej siebie. Bo jeśli pani siebie pokocha, to inni też panią pokochają. Najważniejsze, że ty siebie kochasz, moja słodka. I jeżeli nie od razu się pani uda, będzie pani musiała sobie wymówić, że pani siebie kocha. Jest na to kilka bardzo prostych ćwiczeń, a im szybciej pani zacznie, tym szybciej osiągnie pani cel. Musi pani stanąć przed lustrem. Wiem, będzie się pani ze mnie śmiała, ale przysięgam pani, że to zadziała. Niech pani stanie przed lustrem i spojrzy na siebie. A teraz niech pani do siebie powie: Heleno Stawiska, jesteś fantastyczna. Nie do wiary. Lubię cię. Nie do wiary. Jesteś piękna. Jesteś piękna. Niebywałe. Moja dobra rada? Kama? Sztern. Pół. Też mijo. Droga Kamo, więc muszę się tylko pozbyć mojego kompleksu niższości, tak? Zacząć się uwielbiać, żeby inni mnie zaczęli uwielbiać. Niech mi pani powie, szanowna pocieszycielko, czy pani mnie uważa za kretynkę?
Takie sztuczki są dobre dla idiotów, ale ci i tak nie mają kompleksu niższości. Tylko oziębły albo idiota może powiedzieć, że nie jest zazdrosny. Niech mi pani powie, jak ma człowiek inteligentny, a za takiego się uważam, mieć o sobie wspaniałą opinię? Tylko psychologia mogła coś podobnego wymyślić. Nasze tak zwane poczucie własnej wartości pochodzi wyłącznie od innych. Jesteśmy zawsze na tyle wspaniali, na ile nas się za wspaniałych uważa. Jeżeli inni nas podziwiają, jesteśmy godni podziwu. Jeżeli uważają nas za pięknych, jesteśmy piękni. Jeżeli nas się nie zauważa, jesteśmy po prostu niezauważalni. Jeżeli się o nas zapomina, jesteśmy bez znaczenia. Kochana, nie ma takiego psychoterapeuty, który mógłby wyleczyć nieszczęśliwą miłość. Przeciwko nieszczęśliwej miłości istnieje tylko jedno antidotum – szczęśliwa miłość. Helena Stawińska, jesteś fantastyczna! Jeżeli jestem fantastyczna, Kamo Stern, to dlaczego on jest teraz z tobą, a nie ze mną? Wcale nie czuję, że jestem atrakcyjna. Czuję się jak opuszczona przez męża kobieta. A jak się taka kobieta ma czuć? Chujowo! Wie pani? Ja się czuję staro. Nieszczęsna kobieto. Niech się pani wreszcie pogodzi z rzeczywistością. Misio panią lubi. Bardzo lubi. Można nawet powiedzieć, że w dziwny sposób panią uwielbia. Zostaw krótką wiadomość. Ale nie kocha pani. Halo? Ta miłość już się dawno skończyła. Halo? Halo? Niechże to pani wreszcie zrozumie. Im szybciej to pani zrozumie, tym będzie dla pani lepiej. To koniec. Że mój mąż z panią nie sypia, to nie jest sprawa przepracowania. On ćwiczy tę samą dyscyplinę, tylko na innym piętrze, darling. Halo? Zaraz. Halo, nic nie rozumiem. Kim pani jest? Przepraszam. Helena Stawińska. Kamo. Do naszego klubu dołączyła trzecia. Jaka trzecia? Jeszcze jedna kobieta. Jeżeli można ją nazwać kobietą, ma 25 lat. Co on powiedział, że gdzie był w takim razie między 6:30 a 8:00? Na jodze. Bierze teraz 3 razy w tygodniu lekcje jogi przeciwko stresowi u mężczyzny. I ja popieram te lekcje. Tak? Więc prawdziwe jest tylko słowo joga. Ona jest studentką i zarabia lekcjami jogi na życie. To tyle. On z nią jogi na pewno nie uprawia. No, chyba, że to można nazwać jogą. Wymyśliła to pani. To ma być zemsta? Ja nie wierzę ani jednemu pani słowu. I zobaczyłam Misia z jakąś młodą dziewczyną. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to, że się pokłóciliście. Pani się wyprowadziła, on przyprowadził sobie jakąś małą kurewkę, korzysta z okazji. Ale potem zrozumiałam, że mieszkanie wygląda inaczej, że to nie jest to mieszkanie, to w ogóle nie jest to piętro. I nagle zrozumiałam, że w jakimś innym mieszkaniu Misio leży na japońskim futonie z jakąś gówniarą, z jakąś nagą gówniarą. Mężczyzna poruszał się w taki dziwny sposób, taki, w jakim Misio Leszek nigdy się nie poruszał, ani z panią, ani ze mną. I zrozumiałam, że to jest ta tantra, to jest ta wschodnia sztuka miłości. Ona go tego nauczyła, to jest ta joga. To jest ta joga przeciwko stresowi u mężczyzny. Napisała mi pani ostatnio, że jest wegetarianinem, że schud. No ona go tak odchudziła. On to miłość. O 8:00 wstał i to był na pewno Misio. Ubrał się w garnitur, w koszulę, w krawat i pojechał do pani. A rano się dowiedziałam od portiera, że ona się nazywa Inka Rudnik, że jest studentką hinduską.
stylistyki, że udziela lekcji jogi. Całkowicie naturalna, w ogóle się nie maluje, chodzi tylko w dżinsach pod koszulką, pewnie nie ma pieniędzy. Pomyśleć, że pani bielizna tyle kosztuje, tyle zachodu, tyle wysiłku, tyle pieniędzy, a ta zdziwa. Ja wczoraj widziałam, jak ona podeszła do okna przed jego przyjściem, z takim malutkim lustereczkiem, spojrzała i położyła sobie palcem trochę cienia na powieki bezczelna. Ty mała kurwo. Ty dziwko parszywa. Ile on ci płaci za te twoje orientalne świństwa, ty suko? Uważaj! Ty zdziro! Masz natychmiast wypuścić mojego męża ze swoich kurwich szponów! Natychmiast! I to tak, żeby zrozumiał, że to na zawsze. Powiedz mu, że masz innego, młodszego, z większą potencją, który całymi nocami potrafi to z tobą robić i to bez żadnej tantry. To moje pierwsze i ostatnie ostrzeżenie. Jeszcze jedna, jedyna lekcja jogi. Jeszcze jedna, jedyna lekcja jogi! I będziesz musiała pożegnać się z tym światem. Nie mówiłam? Pewnie wysłała pani faks z anonimowego miejsca i użyła pani zwrotu mój mąż, a z formalnego punktu widzenia Leszek jest w dalszym ciągu moim mężem. Nie wiem, czy pani to pamięta, ale taki. I ta mała odpisała, tylko niewłaściwej osobie. Przebiegła bestia! Ja w żadnym wypadku nie będę teraz żądać od misia wyjaśnień, prawda? Bo jak teraz poczuję za duży nacisk, to też jeszcze zdecyduje na nią. No i co ja wtedy zrobię? O ile dobrze znam mojego męża, pani misia, jak go pani nazywa, to on w ogóle nie poinformował tej małej o pani istnieniu. W ogóle, po co? Po co sobie komplikować życie? Najlepiej iść po najmniejszej linii oporu. Proszę bardzo. Wie pani, co mnie najbardziej boli? Że byłam taka naiwna. Tak kochał we wsztyki. Od miesięcy nie je mięsa, ani nawet ryb. Niedawno, wie pani, jak się skaleczył w rękę, to przyszedł do domu z takim małym słoiczkiem. Żmijego jadu od nauczyciela jogi. Jaka naiwna może być kobieta. Ale przecież teraz chodzi już tylko o pani cierpliwość. Ona ma 25 lat. Oni nie mają żadnego wspólnego tematu. 25 lat to krócej niż ja z nim żyję. No strasznie dobrze. Dobrze. Parę tygodni i wszystko będzie jak dawniej, pod warunkiem, że uda mi się, tak jak pani mówi, trzymać język za zębami. Oczywiście. I zachować spokój. Oczywiście, niech pani sobie kupi jakąś książkę o wschodniej sztuce miłości, zainteresuje się jego pracą, zwyczajnie. I wszystko wróci do normy. No, na normę, no pani to nazywa normą. Pani sobie wyobraża, że on chodzi do niej 3 razy w tygodniu na te lekcje. I opowiada mi po przyjściu do domu, jaki jest odprężony, jaki zmęczony. Najchętniej od razu położyłby się i zasnął. Jedzenie, najwyżej jakaś mała sałata. Boże, uchowaj od mięsa. Ja chciałabym pani przeczytać faks, który do mnie... Właściwie po co ja pani o tym wszystkim mówię? Przecież to jest na pewno dla pani wielka radość. Cieszy się pani z tej całej sytuacji, co? Cieszy się pani. A co tam? Nieważne, czy się pani cieszy, czy się pani nie cieszy. Pani jest jedyną osobą na tym świecie, która jest w stanie zrozumieć moje piekło. Do diabła, pani jest mi w ogóle najbliższa na świecie. Przepraszam panią bardzo. Chciałabym Bardzo szanowna pani Stawiska, pani faks mną wstrząsnął. Ciekawa jestem, co pani do niej napisała, ale nieważne. Najpierw chciałam pójść z nim na policję. Groźba zabójstwa jest jednak groźbą zabójstwa. Jezuke! A propos, izba tortur na 31 piętrze należy już wyłącznie do pani.
Ja się dość napatrzyłam, mam dość. Wymiotować mi się chce na samą myśl tej harmonii ruchów. A na moje piętro też nie ma pani co wjeżdżać. Sztuka leci tylko na 31. Najpierw chciałam z nim pójść na policję. Groźba zabójstwa jest groźbą zabójstwa. Pani groziła jej zabójstwem na piśmie? Tak. To bardzo nieostrożne. No. Oczywiście pomyślałam też o tym, żeby pokazać ten faks Lu. Jaki Lu? A to zdziera, ona, prawda? Tak, ona nazywa go Lu. Pani nazywa. Mi się ona Lu. Dobrze. Lu wyrażał się o pani w takich superlatywach, to znaczy o mnie. W takich superlatywach. Że pokazanie mu tego faksu wpędziłoby go z pewnością w depresję. I co zresztą bym z tego miała? Że zacząłby panią pogardzać? Po co? Poprosiłam więc naszą administrację o pani numer faksu, o mój numer faksu. To wcale nie było takie proste wyciągnąć od nich ten numer. I piszę do pani po to, że chciałabym z panią zawrzeć pokój. Proszę tego posłuchać. Pokój pisany przez wielkie P. Pokój pisany przez wielkie P. Ja jej dam pokój. Jestem buddystką. A w buddyzmie problemy rozwiązuje się na drodze pokojowej. Jestem buddystką ze względu na kierunek moich studiów. Studiuję hinduistykę. Niech pani sobie teraz nie pomyśli, że mam całkowitą kontrolę nad moim życiem i tak dalej. Nie, ale uczę się tego. Przecież ta zdzira obgryza paznokcie. Za na pewno z tym tak walczy strasznie. Teraz proszę posłuchać. Mój mąż, pisze pani. Mój mąż, moja własność. Pomimo, że jestem dużo młodsza, muszę pani jedno powiedzieć. Takie nastawienie do życia to najkrótsza droga do nieszczęścia. Pani chciałaby posiąść na własność żywego człowieka. Na pewno słyszała pani teraz o czterech szlachetnych prawdach, na których bazują nauki buddyzmu. Całe życie jest cierpieniem. Przyczyną cierpienia są żądze. Uwolnienie się od cierpienia jest możliwe tylko poprzez wyzwolenie się ze wszystkich żądz. Ich miejsce ma zająć ośmioczęściowa ścieżka. Prawe poglądy i przekonania, prawa mowa, prawe działania, dążenia, przemyślenia i pozbycie się ego. Prawe działania to fałszywa żmija, prawda? Rozumie pani? Tak długo, jak długo będzie pani chciała posiadać Lu, nie będzie pani szczęśliwa. Szczęście albo chore. Kiedy Lu się uśmiecha, czuje się wolna i pełna życia. Wypełniona światłem. Wypełniona światłem żarówek. Myślę sobie, że wielki Budda musiał się tak uśmiechać jak on. Niech się więc pani uwolni od tej chęci posiadania. Niech pani zachowa spokój ducha i niech pani czeka. Może mąż któregoś dnia zechce wrócić do pani. Kto wie? Instrukcje mi będzie dawać. A może mąż któregoś dnia zechce wrócić do pani? Albo do mnie, kto wie? I dlatego teraz piszę to magiczne słowo. To magiczne słowo. Pokój. 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 Ja ci dam pokój. Ty jogo. Z pozdrowieniami dla pani. Inka Maria Rudnik. Ona się nazywa Inka. Teraz ja czytam pani faks, który napisałam do niej. Mam nadzieję, że nie wtrącam się zbytnio w wasze sprawy. Niestety... Mój mąż opuścił mnie przed 7 miesiącami, wyprowadził się na 22 piętro do pani Kamy Stern, prawda? Ona jest architektem, ma 40 lat. Jakie przyjąłem 36 lat? No przepraszam, ale to już... przepraszam. Chciałabym odpowiedzieć na jeden punkt pani faksu. Pisze pani, że z powodu pożądania fabrykujemy piekła, w które sami później wpadamy. Dla mnie największym piekłem byłby brak pożądania. Niemniej cyfra 4 odgrywa dla mnie też ważną rolę, tak jak dla pani. Bo kto pożąda na przykład miłości mężczyzny, temu nadarza się okazja do przeżycia 4 gigantycznych emocji. Pierwsze, tęsknoty za miłością upragnionego przez nas mężczyzny. Tęsknoty za miłością upragnionego przez nas mężczyzny. Druga, szczęście, jeśli nasza tęsknota zostanie zaspokojona. Trzecie,
rozczarowania, jeżeli zostaniemy odrzucone. Czwarte, zazdrości, jeżeli mężczyzna najpierw do nas należał, a później opuścił nas dla innych. Dowiaduję się z pani faksu, że wy, buddyści, chcecie zrezygnować z czterech tak wspaniałych możliwości przeżywania emocji. Żal mi was. Niestety nic na to nie mogę poradzić, ale wasze nauki wydają mi się żałosne. Bo nawet zazdrość jest uczuciem i to jak wspaniałym. Według mnie jedynymi godnymi pożałowania są ci, którzy nie odważają się kochać ze strachu przed zazdrością. Pani słabością jest obgryzanie paznokci. Uważam to za objaw rokujący nadzieję na przyszłość. Przynajmniej nad jedną rzeczą nie może pani zapanować. Życzę zdania egzaminu, Helena Stawisk. Wiem, że mnie pani słucha. Niech mi go pani odda. Pani jest jeszcze taka młoda. A ja mam już prawie 40 lat. W pani wieku można jeszcze zdobyć każdego. Poza tym Leszek kocha mnie. Ja jestem tego pewna. On się tylko troszeczkę panią pobawi i porzuci panią. Niech mi pani wierzy. W moim wieku zna się już trochę lepiej mężczyzn. Niech się pani zastanowi. Zostając z nim, rezygnuje pani z wszystkiego. Z rodziny, z dzieci, z wnuków. Dla mnie w moim wieku. I tak jest już za późno. Ale pani, błaga, niech mi go pani odda. Tak będzie lepiej. Dla pani będzie. Cokolwiek ma się stać, przyjmę to ze spokojem. Bo nasze drogi są zaplanowane. Jeżeli cierpimy, to z tego powodu, żebyśmy mogli wewnętrznie urosnąć. Im większy nasz dzisiejszy ból, tym większy nasz późniejszy zysk, rozumie pani? Chodzi o to, że ta, na którą zdecyduje się Lu, osiągnie szczęście, na które zasłużyła. Niesprawiedliwość jest wykluczona, bo to, co nam się przytrafi, jest albo wynagrodzeniem, albo karą za postępowanie w poprzednim życiu. Buddyści nie muszą nikomu współczuć. Kto urodził się jako inwalida, wie, dlaczego tak jest. I wie, że to jest jego szansa na poprowadzenie obecnego życia w taki sposób, żeby w następnym nie chodzić o kulach. Większej sprawiedliwości nie znam. Poczekajmy więc obie, jaką decyzję podejmie Lu. Nie można walczyć z przeznaczeniem. Pokój. No, kochanie, i co słychać? Helena! Helena, on mnie zostawił! Nie wrócił do domu, całą noc go nie było! Nie odezwał się, nawet nie zadzwonił! Tylko pani jest w stanie mnie zrozumieć! Dzisiaj rano, jak byłam w pracy, to przyszedł do domu i zabrał swoje rzeczy, wszystkie! Zawiózł je tam prosto do jogi! Wszystko tam leży. Byłam w podglądarni. Widziałam. Heleno, mogłaby pani ze mną pobyć, porozmawiać. Zostać troszeczkę. Ja jestem w takim stanie, wie pani, ja wzięłam zwolnienie lekarskie. Ja cały czas mam myśli samobójcze. Kochanie, przepraszam. Nie powinna pani tego brać tak osobiście. On pani nie zostawił. On podążył po prostu za głosem instynktu biologicznego. Jego instynkt biologiczny kazał mu opuścić starszą partnerkę dla młodszej. Kochanie, niech pani stanie w lustrze i powie pani sobie, że jest pani fantastyczna, jest pani wspaniała, czas leczy rany, prawda? No, do widzenia, dziecko, do widzenia. Thank you.
pani Kamo, minęło pół roku. Te same płatki śniegu spadają za naszymi oknami i widzimy te same krople deszczu. Piszę do pani właściwie tylko dlatego, iż chciałam powiedzieć, że po pani rozstaniu z moim mężem czasem zaglądałam przez okna do pani mieszkania i przyglądałam się, jak pani cierpi. Dziś po długiej przerwie zajrzałam do pani i odkryłam na pani luksusowym łóżku mężczyznę śpiącego w czapce od bejsbola. Czy to nowa miłość? Gratuluję i bardzo się cieszę. Życzę pani naprawdę wszystkiego, wszystkiego dobrego. Helena Stawiska. Tak, nowa miłość, nowe szczęście. Nazywa się Robert. Od kilku miesięcy pracuje w naszej firmie. Jest rysownikiem i jest o całe 4 dni młodszy ode mnie. Czy to nie pani powiedziała, że wszyscy niezwiązani mężczyźni po 40 są albo gejami, albo psychopatami? Robert nie należy ani do jednej, ani do drugiej kategorii. Był oprócz tego do wzięcia od zaraz. W każdym razie dla mnie. A pani? Niech mi pani nie mówi, że wystaje pani ciągle jeszcze w pani izbie tortur. Teraz, kiedy burzliwy okres minął, mogłybyśmy się spotkać, nie sądzi pani? Nawet po to tylko, żeby się z siebie serdecznie pośmiać i powspominać. Z prawdziwą przyjaźnią, Kama Stern. Jeśli chodzi o mnie, to muszę panią rozczarować. Historia z moim mężem nie skończyła się jeszcze. I dlatego trwam ciągle na moim posterunku na 31 piętrze. Ale mogę panią zapewnić, jeśli to panią w ogóle obchodzi, że i w tym przypadku wszystko się powoli uspokaja. Nawet już nie stawiają tarota. Jej tantry też ma już po dziurki w nosie. Posługuje się naszą małą w staromodny sposób, czasem naprawdę bardzo grubiański. Wygląda to prawie tak, jakby się chciał za coś zemścić. No może za to, że opuścił panią. Nasza mała nosi ostatnio krótkie spódniczki. No, ma ich co najmniej 3. Ja nie pojmuję, dlaczego oni jeszcze się nie przeprowadzili do jakiegoś większego, wygodniejszego mieszkania. Może Leszek uważa tę historię za przejściową. Często się o coś kłócą. Pozdrawiam, Helena Stawiska. Ja przez pierwsze 10 lat swojego życia zawodowego w ogóle nie umiałam kłamać, ale to dlatego, że tak dużo mnie kosztował ten zawód. Tak w to wierzyłam. Mam nadzieję, że wierzę do końca. I myślę, że prawdziwą trudnością jest zdradzać ją, kłamiąc jednocześnie. Stajesz człowiekiem z emocjami, które się przecież nie zmieniają. To znaczy... A co to jest? Jestem głodny. To poproś telewizor, żeby ci zrobił kolację. A może mógłbyś jednak podzielić swoje uczucia między mnie a to pudło? Tego pożeracza mózgów, tę kretyńską, tę truciznę. To nie jest pudło. To jest moja żona. Ja słucham, co ona mówi. Gratuluję. To po to kupiłeś sobie telewizor, żeby oglądać swoją żonę? Jakbym chciał ją oglądać, to wsiadłbym do windy i zjechał parę pięter na dół. A robisz to często? To nie twoja sprawa. Nie moja sprawa? Nie twoja. A dlaczego? Bo to jest moja prywatna sprawa. Twoja prywatna sprawa, inna kobieta. Nie inna kobieta, to jest moja żona! Gdzie idziesz? Do baru. Sam? Tak, sam. Idę sam. Idę zjeść krwistego bewsztyka. Z trupa. Idę zeżrać mięcho. Spotykajcie się znowu! Mam...
musi pani mnie oszczędzać. Pogodzę się ze wszystkim. Ja tylko muszę znać prawdę. My się nie znamy. To znaczy, ja panią znam z widzenia. Droga mała buddystko, postanowiłam do pani napisać, bo żal mi pani. Martwi się pani bezpodstawnie. Mój mąż rzeczywiście dzwonił do mnie kilka razy. Minął już ponad rok od naszego rozstania i ciągle wiąże nas wiele spraw technicznych, takie nazwijmy. Pewnego dnia zapytał mnie, czy w końcu nie moglibyśmy zostać przyjaciółmi i tak dalej. Powiedział, że mu mnie brakuje, że tęskni za mną, ale nie zareagowałam. I wytłumaczę pani dlaczego. Nie chcę przed panią udawać, że nie jestem już zainteresowana moim mężem. Wprost przeciwnie. Dlatego odrzuciłam jego propozycję przyjaźni. Ja chcę albo całość, albo nic. Kobieta i mężczyzna, którzy się kiedyś kochali, a w naszym przypadku była to naprawdę wielka miłość, nie powinni udawać przyjaźni. Jest w tym jakieś kłamstwo i obłuda, a przede wszystkim smutek. Heleno, czy uważacie mnie za głupią? Wczoraj, kiedy wróciłam z uniwersytetu, Lu wysiadł z jednej z wind w tym samym momencie, co ja. Tylko że przy wsiadaniu do windy na dole go nie widziałam. A stałam tam długo, bo wyjmowałam listy. Skąd on się w tej windzie wziął? Może pani zaprzeczyć, że spotykacie się po kryjomu? Oczywiście po to, żeby się kochać. Przepraszam, panią, naprawdę nie wiem już, co mam myśleć. A to nie znaczy, że jestem zazdrosna. W końcu mogłaby być pani moją matką, moją babką prawie. Ale od tej historii z telewizorem mam panią ciągle przed oczami. Śni mi się pani. Nawet podczas medytacji nie mogę przestać myśleć o pani. Mam teraz egzaminy i nie mam do nich zupełnie głowy. To straszne. Drogie dziecko, przepraszam, że tak się do pani zwracam, ale jak sama pani napisała, mogłabym być pani matką, a nawet babką. No, nie sądzę, ale niech pani będzie. Był u mnie, tak, ale mogę panią zapewnić, że między nami nic się nie wydarzyło. To, że mam ochotę na mężczyznę, nie oznacza, że od razu się na niego rzucam. To on musi zrobić pierwszy krok, a mój mąż go nie zrobił. Ciekawe, co tak naprawdę pani sobie wyobraża. I pani myśli, że coś takiego jak pani może mi zaszkodzić? Nie patrzy pani w lustro? Nie masz szans, kobieto! I tak go nie zdobędziesz, zrezygnuj z walki! Co się, kochanie, stało z pani sławnymi zasadami? Życie jest cierpieniem, przyczyną cierpienia jest pożądanie i tak dalej. Pamięta pani? Niech pani przestanie chcieć mieć mojego męża na wyłączność i będzie pani miała problem rozwiązany. Kochana pani Heleno, niech mi pani wybaczy, proszę. Nie wiem, co się ze mną stało. Mam ochotę wyrzygać się sama na siebie. Stracę zmysły. Wcale już nie sypiam. Głowa mi pęka z bólu. Słyszę głosy. Oblałam egzamin. Thank you.
mieszkanie Heleny i Leszka Stawińskich. Proszę zostawić wiadomość po usłyszeniu długiego sygnału. Droga Kamo, wszystko skończyło się happy endem. Mój mąż wrócił do mnie. Z tą małą buddystką trochę się pokomplikowało. Próba samobójstwa, chyba nawet na serio. I o dziwo, to mnie właśnie udało się zapobiec najgorszemu. Jej ostatni faks miał tak rozpaczliwy ton, że poczułam się zaniepokojona. Dlatego tego samego wieczoru poszłam do podglądarni. Okazało się, że leży nieprzytomna w dziwnej pozycji na łóżku. Pogotowie zabrało ją do szpitala. Na szczęście nie było jeszcze za późno. Słyszałam, że mieszka teraz u ojca, w każdym razie jej mieszkanie jest puste. Ale co słychać u pani? Czy zwolennik baseballu się sprawdza? Muszę przyznać, że dawno już nie jestem na bieżąco. Pozdrawiam, Helena Stawiska. Droga Heleno, dziękuję za faks. A więc w końcu to pani wygrała. Nie, nie jestem zazdrosna. Może tylko trochę smutna. Pani mąż nie należy do tych, których się od razu zapomina. Zwolennika baseballu wyrzuciłam. Miała pani rację. Jeżeli ktoś przekroczył 40 i jest jeszcze wolny, to trzeba się od niego trzymać z daleka. Ten akurat nie tylko był neurotykiem, był przypadkiem dla psychiatry. Od tego czasu czuję się świetnie. Wyleczył mnie ze złudzeń. Nie mam ochoty na żadne wielkie miłości. W tej chwili interesuje mnie wyłącznie moja praca. Mój Boże, co to był za rok? Czyste wariactwo. Czy pani wie, że ja też już gromadziłam tabletki? Czy nie jest pani zdania, że w końcu powinnyśmy się zaprzyjaźnić? Po wszystkim, przez co razem przeszłyśmy, naprawdę jesteśmy sobie bliskie, nieprawda? W każdym razie dla mnie, w tym odhumanizowanym świecie, jest pani najbliższą osobą. Z nadzieją, Kama Stern. Od przyjaciółki można oczekiwać, że spełni każdą naszą prośbę, bez stawiania warunków, bez zadawania pytań. Czy chce się pani poddać takiej próbie, droga Kamo? Pyta pani, czy ja jestem szczęśliwa? Wielkie nieba, myślałam już, że go straciłam, a on nieoczekiwanie wrócił. To przecież prawdziwy cud. A jednak coś się zmieniło. Miłość i zazdrość. Mówi się, że tych dwóch uczuć nie można rozdzielić. Zanim się pani pojawiła, znałam tylko miłość. Potem pani wepchnęła mnie w zazdrość tak straszną, że nie mogłam myśleć o niczym innym, jak tylko, żeby wyprawić was oboje na tamten świat. Pamiętam, że kupiłam nawet dwa ostre noże kuchenne. Po co dwa? Żeby się nasza krew nie zmieszała. Miłość i zazdrość. Dzięki pani znam oba te uczucia. Miłość, ta wychwalana od wieków miłość, jest bagatelą w porównaniu z tą drugą zazdrością. Z miłości robi się swetry, pisze wiersze, śle kwiaty, płodzi dzieci. Z zazdrości chce się zrobić tylko jedno, zabić. To wielka różnica, prawda? I dlatego zazdrość uzależnia. Mężczyzna, którego kochają dwie kobiety naraz, albo więcej kobiet naraz, jest jak akcja, która jest sprzedawana powyżej swojej wartości. 90% tego, co się pożąda, to wytwór naszej fantazji. I dlatego wartość akcji spada na jej wartość nominalną, kiedy znikają rywalki, znika współzawodnictwo i walka. Co więcej, wtedy znika też ten mężczyzna. Hmm.
pewnego dnia o świcie, tak jak ja dzisiaj, budzi się, kiedy on jeszcze śpi, podpiera na łokciu, ogląda się go i zadaje sobie pytanie, i z tego powodu był cały ten dramat? Te cierpienia, ten ból, to zwątpienie z powodu tego pana? Ten mężczyzna najpierw zniszczył pani miłość swoją niewiernością, a teraz swoją wiernością pozbawił panią zazdrości i zamienił życie w nudne, szare, smutne, bez emocji. Kamo, błagam, niech się pani umówi z moim mężem jeszcze raz. Muszę go zobaczyć jeszcze choć raz w ramionach innej kobiety. Zazdrość. To daje siłę, emocje, ładunek. To podnosi wszystko na inne piętra. Życiu nadaje znów kolor, a miłości przywraca intensywność i smak. Kamo, przyjaciółko, siostro, morderczyni, czy zrobisz to dla mnie?